Cześć, witajcie. Czy gamingowy telefon zawsze musi wyglądać mniej więcej w ten sposób? Nie! Tak też pomyśleli w Nubi i wypuścili model Red Magic 6R. Czy ten stonowany, dość zwyczajnie wyglądający telefon gamingowy jest dużo gorszy od klasycznych smartfonów dla graczy? A może jest lepszy? Sprawdźmy. Na początek rzut oka do opakowania. Już samo opakowanie jest trochę inne, bo zwykle Nubie są pakowane w płaskie pudełka. Tu mamy pudełeczko nieco bardziej zwyczajne, ale zestaw, zestaw jest w sumie dosyć zacny. W czarnym kartoniku poza oczywistą makulaturką czy igiełką do otwierania gniazda na karty znajdziemy silikonowy pokrowiec chroniący szklany tył telefonu. W komplecie mamy również 30-watową ładowarkę z charakterystycznym czerwonym przewodem USB. To całkiem fajny detal. No i jest jeszcze coś. Przejściówka z USB-C na mini jacka. No już wiemy, że Nubia Red Magic 6R nie ma mini jacka i w tym miejscu już łapię pierwszego minusa w porównaniu z klasycznymi Red Magicami, które zwykle miewają mini jacka. Jak widzicie, telefon ma bardzo spokojną, wręcz stonowaną stylizację i wygląda w zasadzie jak typowy dzisiejszy smartfon. Nie wyróżnia się jakoś szczególnie, nie ma też zbyt wielu gamingowych atrybutów. By je zauważyć, musimy się smartfonowi trochę przyjrzeć. Zobaczymy logo, ale już nie podświetlam. Jest oczywiście napis Red Magic, tutaj różne takie techniczne wzorki są, ale one dopiero są zauważalne pod światło. A kiedy dokładnie przyjrzymy się bokowi smartfonu, to zauważymy dodatkowe dotykowe manipulatory dla graczy. Nie ma światełek LED, nie ma charakterystycznego wentylatorka, ale niestety pomimo jego braku telefon ciągle nie jest wodoszczelny. Natomiast jeżeli chodzi o jakość montażu, jakość wykonania, absolutnie żadnych zastrzeżeń nie mam. Nie mam również zastrzeżeń pod adresem ergonomii. Przyciski są tam, gdzie być powinny. Czytnik linii papilarnych pod ekranem również w dość wygodnym miejscu. Telefon jest całkiem dobrze wyważony. W odróżnieniu od swoich bardziej, nazwijmy to, gamingowych braci, nie ma tendencji do zjeżdżania ze stołu, do wyślizgiwania się z dłoni. Wszystko jest tu jak najbardziej poprawny. Wyświetlacz Nubi Red Magic 6R jest już nieco bardziej zwyczajny niż ekrany tych bardziej gamingowych Nubi. Mamy normalne oczko na przedni aparat, mamy wąskie ramki, no i na szczęście pozostawiono szybkie odświeżanie, 144 Hz. Matryca jest oczywiście AMOLEDowa o przekątnej 6,67 cala i oczywiście o rozdzielczości Full HD. I moi drodzy, jest to naprawdę bardzo dobry wyświetlacz. Doskonale sprawdza się w słoneczne dni, dobrze współgra z okularami przeciwsłonecznymi z polaryzacją, kolory są pełne, czerń jest głęboka, minimalna jasność schodzi naprawdę nisko. Do tego oczywiście mamy funkcję dostosowywania intensywności kolorów do naszych wymagań. Jest naturalnie filtr światła niebieskiego, jest tryb nocny, jest tryb czytania w odcieniach szarości. No niestety zauważyłem drobną usterkę oprogramowania. Kiedy ustalimy, że tryb ochrony wzroku przed szkodliwym światłem niebieskim ma się włączać z ustalonym przez nas harmonogramem, czyli w godzinach od do, zdarza mu się czasem rano nie wyłączyć. Trzeba to zrobić ręcznie. Na szczęście mamy w panelu skrótów odpowiedni klawisz. Poza tym drobiazgiem, który być może usunie jakaś aktualizacja, ekran jest świetny. Do strony komunikacyjnej Nubi Red Magic 6R także nie mam żadnych zastrzeżeń. Telefon bez problemu współpracuje z polskimi sieciami. Podobnie bezproblemowo łączy się z routerami Wi-Fi, z akcesoriami Bluetooth. Nie zauważyłem problemów z łapaniem zasięgu w miejscach, gdzie wiele smartfonów miewa kłopoty. Znam takie miejscówki. GPS także prowadził mnie precyzyjnie, nie gubił namiarów bez powodu. Jakość dźwięku w słuchawce okazała się być znakomita. Moi rozmówcy również nie narzekali. Słyszeli mnie po prostu bardzo dobrze. Czujnik zbliżeniowy wariował tylko sporadycznie, zatem często i komfortowo mogłem sobie rozmawiać z telefonu, trzymając go ramieniem niedbale. NFC tym razem w Nubi też działało bezproblemowo. No natomiast przypomnę, że telefon nie ma mini jacka i ma jeszcze coś, co w gamingowym telefonie trochę mi nie leży, bo ma tylko jeden głośnik. Okej, ten głośnik gra całkiem przyzwoicie i głośno, i w miarę czysto, i nie kaleczy słuchu, no ale jest jeden, a w smartfonie gamingowym ja już oczekuję jednak stereo. Kilka słów na temat interfejsu. Ja o tym interfejsie szerzej opowiadałem w niedawnej recenzji Nubi Red Magic 6, dlatego teraz tylko przypomnę o tych najważniejszych sprawach. Mamy tutaj interfejs, który się nazywa Red Magic UI w wersji 4.0 i tak naprawdę jest to interfejs, który można by było polubić. Nie ma tu śmieciowych aplikacji, mamy szeroki zakres personalizacji, mamy dodatkowy boczny panel skrótów, czy możliwość uruchamiania niektórych fabrycznych aplikacji w pływających okienkach. Interfejsu można używać w formie płaskiej albo w formie tradycyjnej z zasobnikiem. Można się po nim poruszać tradycyjnymi trzema klawiszkami, ale można też za pomocą gestów.
Otrzymujemy też funkcjonalny i również szeroko personalizowalny Always On Display, który rekompensuje brak diody powiadomień, jakiej w tym smartfonie zabrakło. Mamy też oczywiście osobny tryb dla graczy, zwany przestrzenią gier. Można za jego pomocą na przykład ograniczać powiadomienia podczas grania. Można trochę podkręcić wydajność telefonu, zbiera on też statystyki naszego grania. No niestety, w odróżnieniu od wcześniejszych modeli Red Magica, z boku obudowy zniknął dodatkowy przełącznik. Teraz tryb dla graczy musimy przełączać za pomocą odpowiedniego klawiszka w panelu skrótów. Trochę szkoda, że nie pomyśleli, żeby dodać też skrót do uruchamiania przestrzeni gier, po prostu o takiej ikonce jak dla aplikacji. Interfejs Red Magic oceniam pozytywnie tak długo, jak korzystam z niego w języku angielskim. Po przełączeniu na język polski mamy kabaret. Ja już się znęcałem nad tą jakością spolszczenia, recenzując Nubię Red Magic 6 i tak po cichu liczyłem, że w końcu się ogarną i coś poprawią. No nie poprawili. Dalej mamy kwiatki w rodzaju porzuć zamiast quit, czy wyzwalacze barkowe zamiast shoulder triggers. O poklatanym w czasie już nawet nie wspominam, bo to śmiech na sali. Wiecie, co to znaczy? Zapis poklatkowy w aparacie. Poklatało ich do reszty. Gdyby nie ta koszmarna jakość spolszczenia, świadcząca trochę o podejściu tego producenta do nas, konsumentów z Polski, interfejs byłby świetny. No ale wróćmy do czegoś przyjemniejszego. Dostępu do Nubii Red Magic 6R strzeże układ rozpoznawania twarzy oraz czytnik linii papilarnych. Jedno i drugie jest dobre. Naprawdę. Czytnik linii papilarnych, choć podekranowy, a ja takich raczej nie lubię, działa całkiem dobrze i całkiem precyzyjnie i całkiem szybko, całkiem pewnie. Jest jak najbardziej okej. I tak samo okej jest układ rozpoznawania twarzy. Tyle, że przypomnę, jest to układ oparty o obraz z przedniego aparatu fotograficznego, czyli nie jest to takie super pewne zabezpieczenie. Na szczęście nie da się tego obejść na śpiocha, musimy mieć otwarte oczka i nie da się tego oszukać zdjęciem. A, no i dodam, że układ rozpoznawania twarzy działa nawet przy słabym świetle, bo istnieje możliwość podświetlenia naszego pysia za pomocą rozbłysku ekranu. Mówimy o smartfonie gamingowym, więc pora na kilka słów na temat wydajności. No jaka ona może być? No słuchajcie, kosmos jest po prostu super. Bez problemu wykręca telefon w Antutu ponad 700 tysięcy punktów, więc jest to po prostu mocarz i tyle. Mamy do dyspozycji szybkie pamięci DDR5 i UFS 3.1. Tych pamięci możemy mieć 8 lub 12 w przypadku RAM-u i 128 albo 256 w przypadku flesza. No i tu od razu podpowiadam, że lepiej wziąć tą mocniejszą wersję, bo po pierwsze mamy więcej RAM-u, po drugie więcej pamięci na dane, a niestety w tym smartfonie zabrakło miejsca na kartę microSD. Więc wszystko musimy trzymać w tej jednej, jedynej pamięci wewnętrznej, a te 256 giga to powiedzmy, że taki trochę już bardziej wymagający gracz jest w stanie dosyć sprawnie i szybko zapełnić. Ja miałem do dyspozycji ten model z mniejszą pamięcią operacyjną, ale mimo to wykręcał naprawdę świetne wyniki w benchmarkach i w dodatku trochę mnie jeszcze zaskoczył, bo niespecjalnie się nagrzewał pomimo braku wentylatorka. Niedawno testowana przeze mnie Nubia miała problem. Zaczynała się dosyć mocno nagrzewać, kiedy wentylator był wyłączony, a wyłączałem go, bo zbytnio hałasował. Tu wentylatora nie ma, a mimo to telefon, no dobra, trochę się nagrzewa, nie będę was oszukiwał, ale nie tak jak tamte. Czyli nie tak strasznie jak Xiaomi, które niedawno testowałem. Tutaj nie udało mi się rozgrzać go bardziej niż ponad 40 stopni. Tam pociągnął chyba 41, chyba w najwyższym pomiarze. Wydaje mi się, że pod tym kątem jest tu naprawdę nieźle. Płynność działania telefonu jest bajeczna, ale zdarzają mu się problemy, które wyglądają jakby były problemami z wydajnością, ale ja nie wierzę, że to jest problem z wydajnością, tylko raczej z optymalizacją aplikacji, ale o tym wam powiem za chwilkę. Najpierw jeszcze wspomnę, ile wytrzymuje bateria Red Magic 6R. Mamy tu akumulator o pojemności 4200 mAh, co nie jest jakąś oszałamiającą wartością, chyba przyznacie. A co za tym idzie? Osiągi tego akumulatora też jakoś strasznie imponujące nie są, bo powiedzmy, że jest w stanie on wytrzymać bez problemu cały dzień, ale jeśli niekoniecznie na nim gramy. Jak zaczniemy go upalać grami, to zapas energii topnieje nam w oczach i w zasadzie możemy nawet rozładować ten telefon bez problemu, bez większego wysiłku w 2-3 godziny grania. Na szczęście do zestawu dodali całkiem mocną 30-watową ładowarkę, która jest w stanie napełnić ten stosunkowo nieduży akumulator w godzinę. Trochę szkoda, bo w Chinach ten telefon jest sprzedawany z ładowarką 55-watową. No ale dobra, szczegół. Nie ma też niestety ładowania bezprzewodowego, ale jest za to fajny gadżet. Przełączywszy odpowiednią opcję w menu dla graczy, czyli w przestrzeni gier, możemy grać na kabelku,
nie opróżniając akumulatora. Po prostu telefon czerpie wtedy energię bezpośrednio z zasilacza, z ładowarki, a nie z baterii. A teraz chwilkę o fotografii. Jak widzicie, Red Magic 6R ma niezwykle, jak na nubię, czy jak na gamingowy smartfon, rozbudowany aparat fotograficzny. No ale czy rzeczywiście ten aparat jest lepszy niż w innych gamingowych nubiach? Powiedziałbym, że nieznacznie. Ten dodatkowy moduł to jest po prostu dołożony rozmywacz tła. I tyle. Większa i lepsza zmiana czeka na nas na przodzie, bo tu już aparat zdecydowanie ulepszono, zwiększono mu rozdzielczość z 8 do 16 megapikseli. No i jakie to wszystko robi zdjęcia? Generalnie całkiem dobre. Zdjęciom robionym przy świetle dziennym trudno cokolwiek zarzucać. Mają dobrze odwzorowane detale i barwy, nie ma szumów, nie ma żadnych artefaktów, autofokus działa szybko i precyzyjnie. Sztuczna inteligencja też robi swoje, dobierając nam odpowiednie parametry ujęcia. Czasem jej się zdarza, że przegnie z kolorami, ale to od razu widzimy na podglądzie i możemy to skorygować przechodząc zwykły automat. Zatem pod tym względem naprawdę nie ma na co narzekać. Aparat domyślnie wykonuje zdjęcia łącząc piksele, czyli wynikowo mamy zdjęcia 16 megapikselowe. Możemy wymusić tryb pełnej rozdzielczości 64 mega, ale nie wiem po co, bo zdjęcia podchodzą już w sumie pod 30 mega wówczas, a ich jakość wcale nie jest tak oszałamiająco różna od tej, którą mamy w 16, że chyba nie warto. A pamiętajcie, pamięci nie powiększycie. No i niestety Nubia znów tutaj powieliła swój błąd, dając na głównym pulpicie interfejsu aparatu klawiszki do zbliżenia. Ale niestety jest ono cyfrowe. Cyfrowe, czyli marne. No powiedzmy to dwukrotne to jeszcze jakoś, ale dalej to już jest lipa. Natomiast przełącznika do aparatu szerokokątnego, który zdecydowanie byłby bardziej przydatny i bardziej na miejscu, musimy szukać w trybie manualnym. Czyli najpierw musimy przełączyć się z trybu automatycznego w tryb Pro i dopiero wtedy możemy robić zdjęcia szerokokątne, co jest dla mnie totalnym nonsensem. Nie wiem, czego oni się wstydzą. Czy uznali, że ten obiektyw szerokokątny aż tak strasznie odbiega parametrami od tego głównego? No strasznie odbiega. Widać oczywiście różnicę na niekorzyść aparatu szerokokątnego. Widać charakterystyczną deformację obrazu, spada ilość detali, w nocy efekty fotografowania są już dużo, dużo słabsze. No i niestety bez problemu odróżnimy zdjęcia zrobione tutaj obiektywem szerokokątnym od zdjęć zrobionych tym obiektywem o standardowym kącie widzenia. Ale nadal te zdjęcia szerokokątne są w sumie nie najgorsze, ale nie powiedziałbym, żeby ten aparat w jakimkolwiek stopniu był lepszy od aparatu, który mieliśmy w Nubi Red Magic 6, którą testowałem mniej więcej miesiąc temu. Zdecydowaną poprawę widzę w zdjęciach makro. Teraz wykonanie udanego zdjęcia za pomocą aparatu makro wymaga nieco mniej trudu. Już w zasadzie bez większego wysiłku możemy zrobić zdjęcie już z odległości około 4 cm, a jedyne czego nam potrzeba to sporo światła, bo w słabym świetle to makro wyjdzie nam jednak niestety trochę zaszumione. Ciężko powiedzieć, czy ten dołożony 2-megowy rozmywacz tła na cokolwiek tu się przydaje. W sumie zdjęcia portretowe są dosyć przyzwoite. Pierwszoplanowy obiekt jest w miarę dobrze oddzielany od tła. Tutaj poważniejszych problemów nie zauważyłem, aczkolwiek czasem tam się pogubi jednak soft. I nie wiem, czy jest to jakiś zdecydowany progres względem modelu, który tego modułu nie miał. Nie wydaje mi się. Tak jak wspomniałem wcześniej, poprawę widzimy w dziedzinie selfie. Tutaj no jednak większa rozdzielczość wpłynęła pozytywnie na jakość zdjęć, na ich ogólną taką wyrazistość, ale i dynamikę na kolory. Mamy tutaj też HDR, który przydaje się, kiedy robimy sobie zdjęcia na jasnym tle czy tam pod światło, bo oczywiście aparatowi czasem zdarza się przepalać tło. Jedynie przy słabszym świetle widzimy już troszeczkę efektów nieco zbyt agresywnego odszumienia, krawędzie robią się takie miękkie, ale w sumie aparat radzi sobie całkiem dobrze i równie dobrze radzi sobie z rozmywaniem tła jak aparat tylny. Jest naprawdę w porządku. Jeżeli chodzi ogólnie o zdjęcia nocne, to przede wszystkim darujcie sobie korzystanie z cyfrowych przybliżeń, bo wtedy fotki po prostu są marne. Główny aparat w nocy sprawdza się przyzwoicie. Czasem zaserwuje nam w ciemnych partiach kadru trochę szumu, no ale tu włączenie trybu nocnego rozwiązuje większość problemów. Szum jest już trochę tutaj redukowany, zbyt jasne punkty są przyciemniane, te ciemne nieco podciągane, rozjaśniane. Ogólnie te fotki są jak najbardziej oglądalne, no a obiektyw szerokokrytny, tak jak już wspomniałem, wpisuje się w miarę dobrze, ale bardzo mocno już ustępuje w nocy parametrami i możliwościami obiektywowi głównemu, więc proponuję używać go tylko w ostateczności, kiedy już naprawdę nie możemy oddalić się od fotografowanego obiektu i chcemy go objąć w całości. I teraz czas na największy problem, jaki w tym telefonie napotkałem. Filmowanie. Filmy w zasadzie byłyby niezłe. Są ostre, kolory jak należy, ale niestety zdarza się temu smartfonowi nagminne
klatkowanie. Gubi po prostu kratki, tak jakby mu brakowało wydajności. No ale słuchajcie, wydajności mu przecież nie brak, bo ma Snapdragona 888, sporo RAMu i to szybkiego, więc to nie jest problem z wydajnością moim zdaniem, tylko raczej z optymalizacją, z samą aplikacją aparatu. Czy nagrywacie Full HD, czy w 4K, prędzej czy później problem wypadania klatek na podkadzie, a zdarzało się również, że aplikacja podczas nagrywania filmu potrafiła się wywalić. Wychodziła z aparatu i koniec, film się nie nagrywał. Całkiem możliwe, że aktualizacja to poprawi, ale na razie przy filmowaniu jest problem i tyle. No i jak już tak się znęcam nad tym filmowaniem, no to jeszcze wspomnę, że jest tutaj tylko stabilizacja cyfrowa, na szczęście całkiem przyzwoita i nie ma możliwości filmowania obiektywem szerokokątnym. A sam interfejs aparatu całkiem mi się podoba, bo główne tryby fotografowania mamy na przewijaku na głównym pulpicie, resztę mamy w osobnym zasobniku, gdzie każdy jest reprezentowany w miarę intuicyjną ikonką, tam tylko w niektórych przypadkach brakuje mi drobnej, bardziej rozbudowanej instrukcji użycia danego trybu, bo niektóre tryby są naprawdę tutaj już takie dosyć oryginalne. Ich wybór jest naprawdę obfity i jedynie co, to szkoda, że nie można sobie dowolnie zmienić kolejności ustawienia tych trybów, tak jakby nam to odpowiadało. Czy zakup Nubi Red Magic 6R ma sens? W sumie trochę ma, bo ten telefon kosztuje nieco ponad 2200 albo nieco ponad 2700 w tej mocniejszej wersji pamięciowej, którą ja zdecydowanie Wam rekomenduję. Jeżeli zatem jesteście namiętnymi graczami, a niekoniecznie chcecie ogłaszać to wszem i wobec, to kupno telefonu, który wygląda w zasadzie jak każdy inny smartfon, ma naprawdę sporo sensu, bo jednak są tu gamingowe geny, a wygląd, przyznacie, raczej bardziej taki stonowany. Przede wszystkim muszę zwrócić Waszą uwagę na brak głośników stereo, brak mini jacka, no i pamięć wewnętrzną ograniczoną tym, co kupicie, bez możliwości rozbudowy za pomocą karty. Muszę zwrócić też Waszą uwagę na marną jakość spolszczenia, dosyć przeciętne osiągi akumulatora, no i problemy przy filmowaniu. A reszta jest już naprawdę bardzo spoko. Mamy świetny, naprawdę bardzo, bardzo dobry wyświetlacz, naprawdę mocną, wysoką wydajność, całkiem przyzwoitą jakość fotografii, może nie najwyższą, ale powiedziałbym, że taką dosyć typową dla średniego segmentu cenowego i w sumie całkiem sympatyczny interfejs, pod warunkiem, że nie będziecie go próbowali używać w naszym ojczystym języku. W sumie ten telefon byłby fajny, ale no jednak ma kilka tych niedociągnięć, które nie pozwalają mi go rekomendować z pełnym przekonaniem. Zatem kończąc, proponuję, abyście rozważając zakup Nubi Red Magic 6R, zastanowili się dwa razy, zanim wydacie na nią pieniądze. I tym niezbyt jednak optymistycznym akcentem tym razem żegnam się z Wami i zapraszam na kolejne filmy, które już niebawem. Do zobaczenia. Serwus.